Julianka, czy wiesz, co to jest wyobraźnia? Nie. Wyobraźnia, czyli możesz sobie coś wyobrazić w swojej głowie, jakiś obraz, tak? Możesz coś wymyśleć. Myślisz, że to jest to? Ja bym wymyśliła ptaszki. I jakby te ptaszki w twojej główce wyglądały, jakbyś je wymyśliła? Takie. Jakie mają kolorki? Jeden ma biały, taki czekoladowy, a drugi jest taki szarutki, biały i czarny. Jula, jak myślisz, co to jest wyobraźnia? To znaczy, że można coś sobie wyobrazić, wymyśleć, tak? A ty sobie coś wyobrażasz? Co na przykład? Jakieś obrazki, zwierzątka, krajobrazy? Zwierzątka? Jakie na przykład? Taki? I jakie jeszcze? Jakie są inne zwierzątka oprócz ptaków? Pieski, kotki. Pieski. Jakie pieski? Małe, duże? Małe. A jakie kolorki? Jaki ten piesek by był? Jaki miałby kolorek? Brązowy. Nadia, czym jest wyobraźnia? Co znaczy wyobrażać sobie? To znaczy chyba o czymś myśleć, tak? Tak, że się widzi obrazek tej rzeczy? Jak myślisz? I co można sobie wyobrażać? Jak coś wygląda? Pieski. Pieski. Co jeszcze? Kotki. Kotki. A jakieś krajobrazy? Nie wiem, góry, morze. Można też sobie wyobrazić? Lato. O, lato można sobie wyobrazić. I jak takie lato by wyglądało? Nie wiem, plaża może? A co można robić na plaży? Zbierać muszelki? I można sobie to wyobrazić? Weronika, co to jest wyobraźnia? To znaczy, że można sobie coś wyobrazić. Super, albo o czymś pomyśleć. I o czym można pomyśleć? O pieskach. I o czym jeszcze? O wiośnie można sobie pomyśleć i zobaczyć, jak ta wiosna wygląda. I co można wiosnę zobaczyć? Kwiatki. Kwiatki jakie? Jakie kolorki mają te kwiatki? Tulipany. O, super. Jakie są twoje ulubione tulipany? Jaki mają kolor? Czerwony. Hania, co to jest wyobraźnia? Że o czymś się myśli. I można sobie coś? I co można sobie wyobrazić? Chyba wszystko, nie? Hania, wszystko? A co ty sobie wyobrażasz najczęściej? Czy co, że bawisz się z koleżankami? Jak się bawicie, to w co się bawicie? W dom? To wyobrażasz sobie, że wtedy kim jesteś? Mamą? Tak? Co jeszcze, Hania, można sobie wyobrazić? Że może być wiosna i że kwiatki już są.